Mówicie mi czasem, że widzę wszystko w czarnych barwach. Proszę mi wybaczyć, ale jak mam widzieć inaczej, skoro wszystko dookoła nieustannie podejrzanie się ściemnia. Film Gajaryczego Król Artur, legenda miecza. Ser Bedever jak przystało na rycerza okrągłego stołu, opalony wprost nigeryjsko. Do legendy przechodzą kolejne produkcje Netflixa czy Amazona. Przykłady można by mnożyć. Dość wspomnieć hobbitów, którzy wyglądają jak menele z Bronxu, afrokrasnoludy czy wyjątkowo śniade elfy. Żeby nie pozostać w tyle za galopującym trendem, przygotowałem dla was dzisiaj coś specjalnego, ale zanim do tego przejdziemy, kilka propozycji filmów dla wytwórni filmowych. Adolf Rozrabiaka, film o austriackim akwareliście w roli głównej Eddie Murphy. Fili, Kili, Dżugasz Fili, film o wąsatym radzieckim krasnalu w roli głównej Will Smith. Francuski Łotrzyk, film o znanym niewysokim walecznym żabojadzie w roli głównej Samuel L. Jackson. Kac Wiedeń, film dokumentalny o produkcji kebabu w roli głównej Morgan Freeman. Rad Osny Polon Ez, czyli Świeć Przykładem, film o polskiej fizykochemiczce w roli głównej Martin Lawrence. Chudy Robin, film o znanym zakapturzonym zbóju z angielskiego lasu, w roli głównej Marta Lempart, wysmarowana węglem przez Gretę tell you. Thunberg. Żeby zachować stosowną proporcję w zakresie karnacji, zapraszam Państwa na wyjątkowy cykl wyjątkowych bajeczek. To są, proszę Państwa, murzyńskie bajeczki dla dzieci białych ludzi. Napisał je Francuz, zdaje się, Blaise Sendrary, jeżeli dobrze wymawiam jego personalia. E, człowiek, który pewnie już nie żyje, bo książkę wydano w Polsce w roku 1988, ale oryginał ukazał się w roku 1921, więc autor prawdopodobnie wyciągnął już kopyta, chociaż w Warszawie podejrzewam, że kamienicę jeszcze by wyrwał. E, będziemy czytać sobie po jednej sztuce, te bajeczki są bardzo krótkie. Nie wiem, czy co Dziennie, ale chociaż raz w tygodniu zapraszam Państwa na pierwszą bajkę. Totemy. Mezu, Meniamur, Memwej, Meniamur, Meze, Meniamurze. Powiedział mi stary szef Betsy zwany E.T.T. pewnej nocy, kiedy rozmawialiśmy o początkach jego rasy, o której jako wielki podróżnik opowiadał mi ciekawe rzeczy. Człowiek rozsądny nie może mówić o sprawach poważnych z innym człowiekiem rozsądnym, musi zwrócić się do dzieci. Ojcze, spytałem go, czy twój totem jest najpotężniejszy ze wszystkich? O, powiedział, opiekunowie nie biją się między sobą. Toteż totem mwól, antylopa, jest równie potężny jak totem Nzoks, słoń. Ale czy wszystkie chronią w ten sam sposób, ojcze? Czy wszystkie są jednakowo skuteczne? O, co to to nie? Ojciec całej rasy, rozumiesz, chroni o wiele bardziej, zazdrosny jest o swoje dzieci. A kto jest ojcem rasy? No, wiesz dobrze to przecież najstarszy ze wszystkich. A kto jest najstarszy? Dlaczego mnie nabierasz? Wiesz, że najstarszy ze wszystkich jest ojciec krokodyl, Ngan. Ngan jest o całe niebo najstarszym opiekunem plemienia, o całe niebo. Ngan mógłby zjeść wszystkich pozostałych. Ale dlaczego nie macie wszyscy jednego opiekuna? Bylibyście o wiele bardziej zjednoczeni. O, to niemożliwe. Czy wszystkie twoje dzieci, na przykład, mają jedną głowę? A co powiesz o ich rozumie? A drzewa w lesie, czy wszystkie są jednakowe? Jedne mają owoce, które można jeść, inne w ogóle nie rodzą owoców, a przecież wszystkie są drzewami? Podobnie jest z opiekunami plemienia. Ale opiekun rasy, ten, który stoi przed wszystkimi, praojciec. Ten, co jest najbardziej zazdrosny o swe potomstwo, przodek wszystkich, najbliższy krewny każdego, to to kto to taki? To Ozuzun Gan Eza. Co to znaczy? Zapytaj dzieci, mały. A gdzie on jest? Zapytaj dzieci, mówię. Zapytaj wszystkich dzieci. A ja od siebie dodam tylko, że o ważne rzeczy warto pytać dzieci. Często one wiedzą najlepiej. Życzę państwu pięknego wieczoru i kolorowych snów.